Wydamnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Aneta Krasińska w objęciach niewoli. Czyta Anena Mrozowska. Przyszłość ucieka w mrok, gdy myśli spowiła gęsta mgła, świt rozbudziły pociągi. Odjeżdżają nieznanymi torami. Ciężar trwogi buduje zgrabiałymi dłońmi kawałki klatek. Zło podstawia nogę, zrzuca drabiny człowieczeństwa, komponuje niesłuszność oskarżeń. Oddech szczęścia chowa się za tarczą pozoru. Sekrety pęcznieją w sercach, miłość grzęźnie w impasie czasu, a chwile zatrzymują się w nikłych taflach nadziei. Do śmierci jeszcze daleko. Agnieszka Kryzel Rozdział pierwszy W pyle i huku Dopiero co zbudzone słońce bez pośpiechu wdrapywało się na nieboskłon, wciąż jeszcze ziewając i zastanawiając się, dlaczego aż tyle ludzi tak wcześnie wyległo na dwór. Strojne suknie mieniły się kolorami i błyskotkami. Każda z przybyłych kobiet zerkała na inne, łudząc się, że to ona wyróżnia się na tle pozostałych. Mężczyźni nie zwracali uwagi na swój wygląd, podekscytowani to szeptali, to znów sobie coś pokazywali, poklepując się po plecach i wzajemnie się wychwalając. Nareszcie śpiewny orszak ruszył. Wówczas rozległ się huk. Kłęby białego dymu na moment przysłoniły idącego na czele procesji księdza. Kobiecy pisk poniósł się w górę i zawisł tuż nad głowami rozradowanych mężczyzn. Kolejny śmiałek wystrzelił, choć wiedział, że to zabronione, bo wypadków przy tym co nie miara. Śmiech i krzyki przestraszonych dzierlatek tylko zachęciły młokosów do zabawy. Iwo zerknął na Poltka, który właśnie w tym momencie rzucił petardę tuż pod nogi dwóch milutkich sąsiadek, co to chichotały za każdym razem, gdy spotykali je na drodze. Dziewczęta odskoczyły i zaśmiały się, zalotnie spoglądając w stronę braci Koźmińskich. Ci zaś takich wielkanocnych uciech nie mogli sobie odmówić, choć matka załamywała spracowane dłonie w obawie, by przy tej zabawie rąk czy nóg im nie pourywało. Iwo opuścił oko do młodszej z sióstr i tym razem to on rzucił petardę. Wciąż słyszał śmiech i piski dziewczyn idących w procesji, ale ich sylwetki poczęły się rozmywać. Z każdą chwilą głosy stawały się coraz cichsze i gdy tak zastanawiał się nad tym, co widzi, usłyszał potężny huk. Wraz z nim podniosły się kłęby białego dymu, tak, że nic nie było widać. Podskoczył w miejscu. Jego serce zamarło, a w uszach aż mu dzwoniło. Rozejrzał się na boki, ale nikogo nie dostrzegł. Wówczas rozległ się kolejny głośny wybuch. Iwo rzucił się na ziemię, nakrył dłońmi głowę i próbował się czołgać. Z mozołem przesuwał nogi, te jednak odmawiały posłuszeństwa. Głowa ciążyła mu niemiłosiernie i choć poruszał ramionami, to jego ciało ani drgnęło. Kolejny wybuch rozprył powietrze, a po chwili przejmująca cisza, jakby wszyscy gdzieś zniknęli. Znów drgnął. Wysiłek. Próba zapanowania nad ciałem, niemoc, wybuch, niemoc, wybuch. Tym razem mocne zderzenie z czymś chłodnym sprawiło ból. Iwo pośpiesznie otworzył oczy i począł masować obolałe plecy i pośladki. Wspomnienie snu sprawiło, że poczuł na ciele zimny pot. Nie znosił chwil bezradności. Nie należał do ludzi, którzy przyjmują los takim, jaki jest, dlatego choć wciąż odczuwał skutki upadku z łóżka, to cieszył się, że się przebudził. Przez zaciągnięte zasłonki przebijały pierwsze promienie słoneczne, dlatego bez problemu dostrzegł zarys łóżka. Wciąż zaspany wdrapał się na posłanie i zakopał pod jeszcze ciepłą kołdrą. Kolejny niespodziewany wstrząs hotelowego pokoju, drżenie szyb i potężny huk postawiły go na równe nogi. Choć rozglądał się na boki, to niczego nie dostrzegł. Dopiero teraz uświadomił sobie, że z korytarza dobiegają liczne odgłosy. Pośpiesznie wciągnął spodnie i narzucił na siebie wczorajszą koszulę. W walizce miał jeszcze trzy zapasowe ale wieczorem nie zdążył naszykować świeżej. Gdy po całodziennych dywagacjach wreszcie podjął decyzję o pozostaniu na wybrzeżu, było już na tyle późno, że dopiero w trzecim hotelu udało mu się wynająć pokój, a i tak musiał kłamać, że w podróży zgubił dokumenty i musi zaczekać do rana, by się zgłosić do urzędu w celu wystawienia nowych. Szczęściem przysypiającej recepcjonistce zależało na jednym, na świętym spokoju. Dochodzące z korytarza krzyki, przerywane płaczem dzieci i kobiet, stawały się coraz głośniejsze. Iwo chwycił bagaż i podbiegł do drzwi. Po chwili wystawił głowę na zewnątrz. Szybciej, szybciej. Powtarzał po niemiecku grubszy jegomość w rozchełstanej koszuli i w zapiętych pod pękatym brzuchem spodniach. Do piwnicy, wszyscy do piwnicy. Co się dzieje? Usiłował dociec Iwo, przeciskając się pomiędzy tłoczącymi się gośćmi hotelowymi. Co to za hałas? Nie wiadomo. Może jakiś wybuch na statku w porcie. Odparł mężczyzna poganiający rozespanych gości. Wszyscy na dół, tam jest bezpiecznie. Iwo nie zamierzał zostawać w hotelu. Musiał biec do domu Nelly. Dziewczyna na pewno spędziła noc u siebie. Teraz mógł ją tam zastać. Ruszył wraz z tłumem. Niesiony niczym plankton w morzu dotarł do schodów, a wąską klatką schodową przedostał się na parter. Usiłował się przepchnąć w stronę wyjścia, ale nie było to łatwe. Tłum podążał w dół schodów. Iwo podniósł walizkę i spróbował się przecisnąć, ale nikt nie słuchał jego próśb o przepuszczenie go do wyjścia. Sunął więc wąskimi drewnianymi schodami do piwnicy jednego z podrzędnych hoteli w wolnym mieście Gdańsku. Wszyscy się zmieszczą. Dla wszystkich naszych gości jest miejsce, zapewniał gospodarz, choć jego głos przepełniała niepewność. Sam nie miał pojęcia, co się dzieje. Nie mógł jednak sobie pozwolić na panikę i ucieczkę gości. Każdy z nich to kilka guldenów do świecącej pustkami kasy. Ja muszę już iść, zadeklarował Iwo, przeciskając się w stronę gospodarza. Proszę mnie wypuścić, torował sobie drogę, trzymając w górze walizkę. Musimy zaczekać na rozwój sytuacji, pokrzykiwał gospodarz, ale jego słowa zagłuszył kolejny wybuch, który tym razem wydawał się znacznie mocniejszy, bo nawet tutaj, na dole, wszyscy odczuli wstrząsy ścian. To nie ze statku, mówił sam do siebie Iwo. To ostrzeliwanie z lądu. Ktoś by nas zaatakował? podchwycił przyglądający mu się mężczyzna, który natychmiast złapał dłoń swojej przygarbionej żony. Iwo szybko analizował sytuację. Nie miał pojęcia, kto strzela, ale jednego był pewien: to się naprawdę działo. Widział skulonych pod ścianą młodych ludzi przyciskających do piersi dzieci i starszych gości z przerażeniem obserwujących innych. Dokąd mają pójść, co ze sobą zrobić? Iwo nieprzerwanie chodził wzdłuż długiego pomieszczenia, umiejętnie lawirując pomiędzy zebranymi. Każdy kolejny wybuch wzmagał w nim niepokój o los Nelly. Nawet nie chciał sobie wyobrażać, że mogłoby jej się stać coś złego. Znowu podszedł do stojącego przy schodach gospodarza. – Ja naprawdę muszę już iść, nie mogę tu zostać – oświadczył. – Nikogo nie wypuszczę, dopóki się nie uspokoi – odparł buńczucznie. – Później mi jaki zarzuci, że nie dbam o swoich gości – dodał nieco łagodniej na usprawiedliwienie. Iwo spochmurniał i odłożył walizkę, po czym przysiadł na niej, zawieszając wzrok tuż nad głową przewrażliwionego gospodarza. Jego myśli poszybowały do Nelly. Ileż by dał za to, by mieć pewność, że dziewczyna jest bezpieczna? Poderwał się z miejsca i znów począł dreptać w te i z powrotem. Po godzinie znużony przysiadł na walizce i skupił uwagę na liczeniu wystrzałów. Wreszcie drzwi do piwnicy otwarły się i w mdłym świetle pełgającej świecy pojawił się młody mężczyzna, który ochoczo zbiegł ze schodów i z uśmiechem na twarzy zakrzyknął Mamy wojnę. Wszyscy spojrzeli w stronę skąd dochodził głos. Walczymy o wolność, o jedność, o ojczyznę, pokrzykiwał przybyły. Kilkanaście par oczu rozbłysło nadzieją. Tak długo czekaliśmy! odezwał się starszy jegomość i mocno uściskał siedzącą obok niego kobietę. Ten cholerny traktat wersalski niemal pozbawił nas domów ciągnął prostując się na nogach. Niby u siebie, ale wciąż czuć zimny oddech Polaków na plecach podjął gospodarz hotelu, który zbliżył się do starszego mężczyzny i energicznie chwycił jego żylastą dłoń. Otóż to, panie, otóż to. Staruszek uniósł wysoko pięść i potrząsnął nią, jakby groził wszystkim tym, którzy przez ostatnich dziewiętnaście lat śmiali domagać się praw przysługujących Polakom. Iwo przysłuchiwał się tej wymianie zdań. Nie miał wątpliwości co do tego, że nie powinno go tutaj być. Gdyby postąpił zgodnie z zaleceniami Andrzeja Kucharskiego, siedziałby kilkaset kilometrów dalej. Może ten cały chaos by go ominął? Chociaż był wśród nielicznych, którzy doskonale orientowali się w sytuacji militarnej w wolnym mieście Gdańsku, to wierzył w działania dyplomatyczne polskiego rządu, ale przede wszystkim w siłę polskiej armii, która zapewne poradzi sobie z atakiem trzeciej rzeszy. Skoro już wiadomo co i jak to ja zmykam, odezwał się Iwo, przerywając tyradę Niemców. Mam coś pilnego do załatwienia, dorzucił i wskoczył na schody. Bez oglądania się za siebie wbiegł na parter i przedostał się do drzwi, które pośpiesznie pchnął. Gdy znalazł się na ulicy, dostrzegł unoszące się nad miastem kłęby dymu. W oddali wciąż było słychać wybuchy. Westerplatte nadal się broniło. To dodało mu otuchy. Mocniej zacisnął palce na rączce walizki i biegiem pokonał odległość dzielącą go od domu Neli. Ludzie przemykali ulicami, trzymając się jak najbliżej zabudowań. Kiedy Iwo wreszcie dopadł do wejścia domu rodzinnego Neli, upuścił walizkę i począł nerwowo łomotać w wysokie, Pomalowane białą farbą drzwi, ale nikt ich nie otworzył. Jeszcze przez kilka minut stał na ganku, nie wiedząc, co ze sobą począć. Wreszcie chwycił bagaż i poczłapał w stronę dworca. Teraz już miał pewność, że rodzina witów w porę wyjechała z miasta. Może gdyby zdążył lepiej poznać Nelę, zdołałby się domyślić, gdzie teraz się znajduje. Z każdą chwilą tłum gęstniał i wylewał się z schodnika na ulicę. Trąbienie nielicznych automobili pędzących w przeciwną stronę na chwilę wstrzymywało ruch. Ludzie ustąpili niecierpliwemu kierowcy i jego wyładowanemu po brzegi samochodowi. Szczęśliwców, mogących uciekać z miasta autem, nie było jednak wielu. Reszta zaskoczonych mieszkańców wolnego miasta Gdańska płynęła ulicami wprost na stację kolejową. Wreszcie Iwo dostrzegł budynek dworca. To tutaj przychodził z Rajmundem na wybornego łąbki. Na myśl o obiedzie aż go ścisnęło w dołku. Od wczoraj nic nie miał w ustach, a i kolacja nie należała do obfitych, bo kiedy zdecydował się, że zostaje w mieście, nie w głowie było mu jedzenie. Potrzebował noclegu, a wiedział, że ze znalezieniem go wcale nie pójdzie tak łatwo. Polskich hoteli niemal nie było, a w niemieckich nie czekano na niego z otwartymi ramionami. W pośpiechu pochłonął bułkę kupioną na dworcu i pobiegł szukać kwatery. Teraz dotarł do kasy biletowej i ustawił się w długim ogonku. Dzieci popłakiwały ze zmęczenia. Rodzice coraz bardziej poirytowani pokrzykiwali to na swoje potomstwo, to znów na innych pasażerów czy organizacje na kolei. Pociągi przyjeżdżały z dużym opóźnieniem i wypełnione po brzegi ludźmi w ogóle nie wyruszały w dalszą trasę. Iwo obserwował ten impas, zastanawiając się, gdzie tkwi przyczyna. Oczywiste było, że wielu Niemców zdecyduje się na ucieczkę. Nie było bowiem pewności, jak rozwinie się sytuacja. Zastanawiający wydał mu się brak kolejarzy. Ci, którzy przyjechali, w pośpiechu opuszczali parowozy, jakby wszyscy jednocześnie skończyli pracę. Nagle znacznie głośniejsze odgłosy wybuchów wzmogły zamieszanie. Dziecięcy płacz stał się nie do wytrzymania. Może to na Hewelius-Plac, odezwała się młoda kobieta, tuląca kilkutygodniowego noworodka. Od świtu nacierają na pocztę, dodała. Zerwałam się na równe nogi, bo myślałam, że nam chałupę rozwaliło, a to płot od strony komisariatu policji rozerwało. Później z trzech stron Niemcy zaczęli strzelać do naszych tłumaczyła, rozglądając się na boki, by jej wieści nie dotarły do niewłaściwych uszu. A pocztowcy się bronili? Spytał starszy jego mość w wznoszonym kapeluszu. Jak lwy rzucili się na mundurowych słyszałam strzały z karabinów i pistoletów nawet kilka granatów rzucili. Nasi chłopcy staruszek poklepał kobietę po plecach. Jak uciekałam, to nadal słyszałam ostrzał. Oby Bóg im dopomógł, ale policjantów było dużo więcej. Jednak to naszym pocztowcom nie brakuje determinacji, żeby bronić polskiej poczty oświadczył Iwo i pomyślał, że gdyby nie rozkaz Kucharskiego, też by został na posterunku. Od okienka kasowego dzieliło go już ledwie kilka metrów, gdy kątem oka dostrzegł kilkunastu maszerujących esesmanów. Równym krokiem przemierzali peron, kolejno legitymując stojących w kolejce pasażerów. Zamieszanie, poszukiwanie dokumentów, rozmowy i płacz dzieci szybko wypełniły cały dworzec. Iwo, nie wypuszczając z dłoni walizki, zrobił kilka kroków do tyłu. Przez cały czas bacznie obserwował zbliżających się do niego esesmanów. Ci jednak byli tak dalece pochłonięci wypełnianiem swojego zadania, że nie zwrócili uwagi na oddalającego się pasażera. Iwo zgarbił się i udał w przeciwną stronę. Gdy tylko dotarł do końca budynku dworcowego, nie zwracając uwagi na oślepiające słońce, odwrócił się i puścił pędem przed siebie. Wiedział, że nieopodal znajduje się wychodek. Walizka coraz bardziej mu ciążyła. Ściekający po plecach pot sprawił, że koszula przykleiła się do skóry. Nie zamierzał jednak odpuścić. Wreszcie dosięgnął drzwi i pociągnął za niewielką drewnianą gałkę. Po chwili był w środku. Łapał powietrze jak ryba wyrzucona na brzeg. Smród fekaliów drażnił nozdrza, ale starał się o nim nie myśleć. Tuż obok nóg ustawił walizkę i wyjrzał na peron przez niewielki otwór wycięty w drzwiach. Jeden z esesmanów stał w miejscu, w którym chwilę wcześniej znajdował się Iwo. Ten błądził wzrokiem w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca, ale póki co nie potrafił takiego wypatrzeć. Na dworcu roiło się od umundurowanych Niemców. Z oddali napłynął gwizd upragnionego pociągu. Chwilę później z kłębów dymu wyłoniła się czarna lokomotywa ciągnąca kilka długich wagonów. Tłum oszalał na jej widok i począł biec w stronę olbrzyma. Zgrzyt metalu zakłuł w uszy, ale nie przeraził pasażerów wskakujących na stopnie wciąż toczących się wagonów. Wreszcie żelazna bestia oblepiona niecierpliwymi podróżnymi wypluła resztki pary i zamarła. Tuż obok lokomotywy wyrósł komitet powitalny. Uzbrojeni esesmani łypali w stronę wychodzących kolejarzy. I pokrzykując na nich, poczęli ich poganiać w stronę wyjścia z dworca. Po chwili dołączyli do nich pozostali zbrojni, prowadzący pokaźną grupę oszołomionych Polaków. Iwo w duchu gratulował sobie przezorności. Otarł twarz rękawem nieświeżej koszuli i głośno westchnął. Kiedy znów spojrzał przez otwór w drzwiach, na stacji nie dostrzegł esesmanów. Większość pasażerów usadowiła się w wagonach podstawionego pociągu, licząc na to, że choć pozbawiony kolejarzy, to w jakiś magiczny sposób ruszy. Iwo wiedział, że to najlepszy moment na ucieczkę. Nie miał wątpliwości, że w najbliższym czasie z dworca głównego nie odjedzie żaden pociąg. Otworzył drzwi. W zasięgu wzroku nie dostrzegł zagrożenia. Ostrożnie wyszedł i wciąż, rozglądając się na boki, pomknął w stronę najbliższych zabudowań. Trzymając się blisko nich, oddalał się od stacji. Nie miał pojęcia, co ma ze sobą począć. W tym mieście nie był bezpieczny. Skierował się więc w stronę trasy wyjazdowej z miasta, licząc na łód szczęścia i podwózkę. Idąc jedną z bocznych uliczek, wciąż zachowywał czujność. Gdy dotarł do skrzyżowania, stanął jak wryty. Przecież znał tę sylwetkę, postawę i ruchy, i choć zdawało się to niewiarygodne, był pewny, że się nie myli. Upuścił walizkę i pobiegł w jej stronę, wołając: Nela? Nela, Neluś! Rozdział drugi. W ogniu pytań. Nela nie była w stanie wypuścić z objęć mężczyzny, o którego tak bardzo się bała, dla którego zaryzykowała życie i pojechała do Stuttgart, by go odnaleźć. A teraz nie wierzyła swemu szczęściu, że Iwo zdołał ją wypatrzeć powracającą do domu z dworca kolejowego. Żyjesz! Jak dobrze, że nic ci nie jest. Powtarzała, nie zwracając uwagi na to, że na środku chodnika obejmuje mężczyznę, który nie jest jej narzeczonym. Ze mną wszystko w porządku, ale nie miałem pojęcia, czy wam udało się stąd uciec, szeptał jej do ucha. Szukałam cię. Byłem u ciebie w domu dwa razy, ale nikt mi nie otworzył. Tak niewiele brakowało, żebyśmy się minęli. Nela jeszcze mocniej przywarła do jego ciepłego ciała. Chciałaby tak pozostać, nie zwracając uwagi na to, co dookoła. Lepiej stąd chodźmy ponaglał Thomas, który przestępując z nogi na nogę lustrował okoliczne kamienice. Widok zniszczonego domu, wynajmowanego w Sztutchow przez celników, nie pozostawiał wątpliwości co do panujących nastrojów. Tu jesteśmy jak na widelcu. Tylko gdzie się podziejemy, zastanawiała się Nela wtulona w opiekuńcze ramiona mężczyzny. Chodźmy do domu. Tomas, chyba nie mówisz poważnie. Iwo odsunął się nieco od dziewczyny. A twoi rodzice? Masz lepszy pomysł? Tomas podniósł na niego wyczekujący wzrok. Musimy wymyślić jakąś wiarygodną wymówkę, dlaczego jesteś z nami. Iwo głośno westchnął. Żadne z nich nie miało pojęcia, co dalej począć. Nela łudziła się, że razem łatwiej im będzie coś wymyślić. Najchętniej pozostałaby w objęciach mężczyzny, który z każdą chwilą stawał się dla niej ważniejszy. Wiedziała jednak, że oficjalnie pozostaje w związku z Wilhelmem, musiała więc zachować pozory. Odsunęła się nieco od Iwa. Ten, wiedząc, że nie ma innego wyjścia, podniósł walizkę i ruszył za Tomasem. Nela szła pomiędzy nimi. Na ulicach z rykiem silników pojawiały się wojskowe ciężarówki wyładowane uzbrojonymi ludźmi i sprzętem, a kilkunastoosobowe oddziały gdańskiej policji poganiały aresztowanych Polaków i Żydów. Wielu z nich nie miało nawet marynarek. Widocznie zostali zaskoczeni najściem służb mundurowych. Po przejściu kilku przecznic rodzeństwo wittów stanęło na progu własnego domu. Tomas zastukał do drzwi, które długo się nie otwierały. Może rodzice wyszli, zastanawiała się Nela. Tomas obszedł dom i zajrzał do salonu. Drzwi balkonowe były niedomknięte, dlatego bez trudu je otworzył, a po chwili zazgrzytał zamek w drzwiach wejściowych. Wchodźcie, zachęcił przesuwając się. Iwo przestąpił próg, kątem okalustrując przestronny hol z szerokimi schodami prowadzącymi na piętro. U góry dostrzegł dojrzałą kobietę, która w pośpiechu palcami przeczesywała potargane włosy. Nala też dostrzegła matkę i podeszła do schodów. Myślałam, że nikogo nie ma w domu. Ani Adela, ani Marta nie przyszły dzisiaj do pracy, wyjaśniła, schodząc ze schodów i jednocześnie prostując niemal niewidoczne fałdki na swojej sięgającej połowy łydek sukience. Naprawdę nie wiem, co one sobie wyobrażają. Niech tylko przyjdą jutro, to im drzwi pokażę. Nie będę płacić darmo zjadom. Wylewała swoje żale, ale widząc gościa, uśmiechnęła się i gdy stanęła obok córki, wyciągnęła dłoń na powitanie. Tobie też powinno się dostać, moja panno. Wymownie zawiesiła głos, ale nie zdecydowała się drążyć tematu przy obcej osobie. Nela przeczuwała, że matka nie omieszka wytknąć jej ucieczki, gdy tylko zostaną same. Tymczasem wolała o tym nie myśleć. Mamo to mój przyjaciel Iwo, powiedział Tomas. Iwo? A jak dalej? Zainteresowała się, patrząc na mężczyznę, całującego jej dłoń z dwoma pierścieniami na palcach. Iwo pokazał mi wyjątkowe miejsca w okolicach Sztudchow. Takich kolorów morza nie widziałem nigdzie indziej. A nad zalewem miałem do zaznaczenia na szkicu tyle drobiazgów, że bałem się, że nie podołam oznajmił Tomas. Dociekliwość matki była uciążliwa, ale już dawno rozgryzł jej słabe punkty i wiedział, że temat malarstwa jest tym, który potrafi odwrócić jej uwagę od wszystkiego innego. A skąd pan zna tamte rejony? Mieszkamy w Dancyś od urodzenia, ale nigdy nie zapuściłam się nad zalew. Pracowałem tam, zaczął Iwo i zamarł. Przecież nie mógł powiedzieć, że pełnił tam służbę celniczą. Iwo jest rybakiem, podchwycił Tomas. Naprawdę zna wyjątkowe miejsca. Wiele z nich udało mi się namalować. Rzeczywiście, ostatnie obrazy mojego syna są niezwykle plastyczne, z dużym zabarwieniem emocjonalnym. Odparła patrząc prosto w oczy mężczyźnie, który zdążył puścić jej dłoń i stanąć krok dalej. Sądzę, że Paryż pokocha Twój talent. Zwróciła się do syna. Pokładała w nim niespełnione nadzieje. Tylko nie zapomnij zabrać tych nowych prac. Myślisz, że moje studia są nadal aktualne? A dlaczegóżby nie? Zdziwiła się, idąc w stronę kuchni. Bo chyba mamy wojnę, zauważył Tomasz. Pociągi przestały kursować. Ledwie udało nam się. Szturchnięcie Neli w ostatniej chwili nakazało mu milczenie. Iwo właśnie próbował wyjechać do rodziny na wieś, ale pociągi utknęły na stacji, wtrąciła Nela przytomnie, po czym obydwoje ruszyli w ślad za matką. To tylko chwilowe niedogodności, odparła kobieta, gdy weszli do kuchni. Ojciec mówił, że cała ta akcja potrwa kilka, może kilkanaście dni i będzie po wszystkim, dodała, otwierając w poszukiwaniu czajnika kolejne drzwiczki przestronnego kredensu. Niczego nie można tu znaleźć. Niech mi tylko wróci Adelcia, to już ja jej wytłumaczę, jak powinien wyglądać porządek w kuchni. Nela znacznie częściej zaglądała do tej części domu, dlatego pospieszyła matce z pomocą. Bez kłopotu znalazła wstawiony za kaflową kuchnię czajnik i nalała do niego wody. Później postawiła go na żeliwnym blacie i dopiero wtedy zdała sobie sprawę, że jest on zimny. Pogrzebaczem zdjęła żeliwną fajerkę i zajrzała do czarnego paleniska. Od czego powinna zacząć? Kilka razy widziała, jak kucharka roznieca ogień. Kiedyś nawet zaoferowała swoją pomoc, ale wszyscy ze służby wiedzieli, że gdyby zobaczyła to pani domu, to najpewniej straciliby pracę. Nela wyjęła kilka grubych szczap przygotowanych do dołożenia, gdy tylko wypalą się drobne gałązki służące za rozpałkę. Niewielki otwór stawiał opór grubym drewnianym klocom. Dziewczyna usiłowała mocniej je wepchnąć, ale drewno się zaklinowało. Jeszcze raz naparła na nie, ale nie ustąpiło. To może ja to zrobię zaoferował Iwo. Nela z wdzięcznością spojrzała na niego i wycofała się, by przygotować nakrycia. Iwo wyciągnął polano i odłożył je na bok, a w to miejsce wetknął kilka cienko porąbanych szczapek, które zapaliły się od pierwszej iskry. Gdy już ogień lizał większość wiórów, otworzył drzwiczki i wsunął do paleniska dwa grubsze drewna. Przez cały czas czuł na swoich plecach przenikliwe spojrzenia domowników. I już? Spytała z niedowierzaniem Nela. Iwo wzruszył ramionami, po czym ustawił czajnik i usiadł przy stole, czekając, aż woda się zagotuje. Oj, mamy szczęście, że akurat dzisiaj jest pan z nami zauważyła Ana Witt i rozsiadła się na krześle. Nela, zejdź do piwnicy po którąś z pieczeni i ukrój dla nas po kawałku każdego ciasta, a nie żałuj sobie i nam tych rozkoszy dla podniebienia, bo skoro ślub się jutro nie odbędzie, to mamy sporo smakołyków do zjedzenia, stwierdziła z wyraźną rezygnacją w głosie. Taki pech, taki pech, powtarzała spoglądając za okno na unoszący się nad miastem dym. Gdyby chwilę później wódz zdecydował się wydać rozkaz, to już byłoby po wszystkim, a tak tylko kłopot mamy. Nela wzruszyła ramionami i chcąc uniknąć słuchania matczynej tyrady, chwyciła tace gotowa zejść do piwnicy. Pomogę ci, zaoferował Iwo. Nie ma potrzeby, zaoponowała Anna Witt. Zdawała sobie bowiem sprawę, jak może to nieprzyzwoicie wyglądać, gdy niedoszła mężatka znajdzie się w ciemnej piwnicy z młodym rybakiem, o którym tak niewiele wiedziała. Nela sobie poradzi, a my tymczasem porozmawiamy o pana zajęciu. Nela zastygła, jak kamienny posąg Neptuna ustawiony pośrodku miasta. Pozostawienie Iwa na pastwę losu w najlepszym razie mogło się skończyć potworną awanturą. Nie była to też najlepsza pora na wyjaśnienia dotyczące łączącej ją relacji z mężczyzną. Mamo, Iwo na pewno jest bardzo zmęczony i chciałby chwilę odpocząć, wtrąciła Nele, zaciskając dłonie na rączce długiego noża, który zamierzała zabrać do piwnicy. Racja. Iwo od rana czatował na pociąg, a tu klops. Pewnie padasz z nóg, zauważył Tomas i ze współczuciem na twarzy poklepał chłopaka po ramieniu. Iwo pośpiesznie pokiwał głową. Daj panu ręcznik, żeby mógł się nieco odświeżyć, a potem zapraszam na podwieczorek do salonu. Przecież świat się nie zawalił, a człowiek jeść coś musi, oświadczyła uśmiechając się pod nosem. Iwo głośno odetchnął i poszedł w ślad za Tomasem. Nela puściła do niego oko i zeszła do piwnicy. Zapaliła świeczkę, bo wciąż jeszcze nie włączono prądu. Dwa długie stoły, zastawione kilkunastoma ciastami i pieczeniami, przypominały jej o niedoszłym ślubie. Rodzice ponieśli duże wydatki, by zorganizować przyjęcie dla kilkudziesięciu gości. Chcieli, by to był dla niej wyjątkowy dzień. I byłby, ale znienawidzony. Dlatego od pierwszej sekundy, gdy dowiedziała się, że wybuchła wojna, czuła trudną do opisania radość, że wreszcie uwolniła się od Wilhelma. Zerknęła na rolady i jabłeczniki ustawione pośrodku jednego ze stołów. Zwinięty w rulon biszkopt został przyozdobiony idealnie równymi zawijasami kremu z masła zabarwionego sokiem z buraka. Odkroiła pokaźnych rozmiarów kawałki obydwu ciast i położyła je na tacy. Obok ustawiła brytwankę z pieczoną kaczką i ruszyła na górę. Teraz tylko musiała znaleźć dogodny moment, by przekonać rodziców, że w obecnej sytuacji nie ma mowy o żadnym ślubie. W kuchni na stole ustawiła tacę i poczęła kroić ciasto na mniejsze kawałki, by przełożyć je na wyjętą z kredensu paterę. Po chwili Anna podniosła się z miejsca i poczęła odsuwać kolejne szuflady w poszukiwaniu noża. Wreszcie triumfalnie uniosła w dłoni poszukiwany przedmiot i zabrała się do krojenia kaczki. Pieczeni jednak nie poddawała się tym zabiegom. A to się wyślizgiwała z nieprzyzwyczajonych do tego rodzaju zajęć rąk kobiety, a to znów nóż ześlizgiwał się i krajął tam, gdzie nie powinien. Czy tu są jakieś ostre noże? Warknęła. Jak tu można cokolwiek zrobić? Ja to pokroję, mamo, zaoferowała Nela. Może zapasz herbatę w imbryku, bo woda zaczyna się gotować. Anna Wit z wdzięcznością przyjęła nowe zadanie. Kuchnia nigdy nie należała do jej ulubionych miejsc. Znacznie bardziej lubiła jadalnię, w której służba serwowała dania. Nela właśnie skończyła kroić pieczeń, więc zaniosła ją do jadalni, a potem wróciła po ciasno. Kolejnym razem zabrała talerze i sztućce. Matka w tym czasie ustawiła na stole w jadalni filiżanki i duży imbryk, po czym zajęła swoje ulubione miejsce. Gdy Iwo i Tomas weszli do jadalni, aż klasnęła w dłonie i ochoczo wskazała im miejsca. Jako gospodyni nałożyła wszystkim pokaźne porcje mięsa, a na koniec podsunęła chleb. Niestety wczorajszy. Dzisiaj nic nie działa, ale mam nadzieję, że to chwilowe niedogodności. Nela przelotnie spojrzała na Iwa, który utkwił wzrok w jedzeniu i bez słowa pochłaniał swoją porcję. Była niemal pewna, że dzisiaj jeszcze niczego nie jadł. Gdy więc dostrzegła, że jego talerz jest pusty, nałożyła mu dokładkę. I tym razem nie odmówił. Właśnie pani domu nalała herbatę i przysunęła na środek stołu paterę z ciastem, gdy w jadalni pojawił się Anders Witt. Widząc na stole przysmaki, poklepał się po okazałym brzuchu i zajął miejsce przy stole. Dopiero wtedy dostrzegł kogoś obcego w jadalni. Wstał więc i podszedłby się przywitać. Iwo Hagen! Gość tym razem zgrabnie skłamał i potrząsnął miękką dłonią gospodarza. Nela zastygła, trzymając w dłoni srebrny widelczyk, którym zamierzała odkroić kawałek rolady. Rybak, który pomógł Tomasowi wybrać najlepsze miejsca do namalowania pejzażu. Ochoczo podkreśliła Anna i z wdzięcznością uśmiechnęła się do gościa. Częstujcie się, a ty opowiadaj, co ustaliłeś. Duże zamieszanie w Volksstagu. Każdy z posłów i senatorów chciał się dowiedzieć, jakie są dalsze plany wodza, a przede wszystkim, jak możemy pomóc, oświadczył senator między kolejnymi kęsami. Na szczęście, już kilka dni temu wydaliśmy dekret o przyłączeniu Dancyś do Rzeszy. Więc dzisiaj jedynie został ogłoszony opinii publicznej. Wszystko działa jak w dobrze naoliwionej machinie. Ana nie potrafiła ukryć swojego zachwytu. Może jeszcze dokładkę mięsa? zwróciła się do męża. Ociupinę, bo mam jeszcze ochotę na szarlotkę odparł po czym wrócił do tematu. Musimy naprawdę błyskawicznie działać. Dlatego podjęliśmy kroki, by na naszym skrawku ziemi szybko przywrócić ład i porządek. Jednak do tego potrzeba nam przywódcy. A co z Gauleiterem Forsterem? Zaniepokoiła się Anna. Od lat obserwowała błyskotliwą karierę namiestnika Hitlera i choć nigdy przed nikim by się nie przyznała, to czuła do niego pewien rodzaj słabości. Ten pozornie niewyróżniający się z tłumu mężczyzna potrafił przeorganizować układ sił politycznych w Dancyś. Zmieniał to miasto i dawał nadzieję na lepsze jutro, ale przede wszystkim tak jak Anna kochał malarstwo. Tej nici subtelnego porozumienia najbardziej brakowało jej w związku z Andersem. Jej mąż był pragmatykiem, dla którego sztuka stanowiła dodatek do życia potrafił się doskonale bez niej obejść, choć miał świadomość, że dla wielu stanowi podstawę bytu. Nawet wśród wysoko postawionych w hierarchii polityków byli tacy, którzy nie wyobrażali sobie ściany w jadalni czy salonie bez obrazu. On kompletnie tego nie rozumiał. Anna z czasem nauczyła się akceptować ten stan rzeczy, choć nigdy nie zaniechała prób obudzenia w mężu zainteresowania malarstwem. Zabierała więc go na wystawy i prelekcje znanych malarzy, by chłonął każde ich słowo. W domu jednak to z Thomasem mogła porozmawiać o tym, co widzieli i usłyszeli. Anders znużony zasypiał w fotelu z gazetą. Poczekaj chwilę, odparł zniecierpliwiony. W kolejnym dekrecie mianowaliśmy Forstera głową państwa, a później musieliśmy się zająć kwestią Burgharta. Naprawdę trzeba o wszystkim pamiętać, ale jestem dobrej myśli. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem i oczyszczanie miasta szybko postępuje. Zaśmiał się dumnie. Po czym odsunął od siebie talerz i sięgnął po paterę z ciastem. Nela podała mu czysty talerzyk deserowy i nalała nieco już chłodnej herbaty. Dotychczas milczała, obserwując Iwa. Wiedziała, że każde z wypowiedzianych przez ojca słów jest wymierzone w Polaków, a więc i w człowieka, który stał się jej tak bliski. Gdy tak siedziała, po raz pierwszy miała poczucie, że nie chce słuchać o polityce, o przeciwnikach Rzeszy i o wielkim planie odzyskania wolności przez Niemców uwięzionych w wolnym mieście Gdańsku. Wciąż przed oczyma miała napisy wymalowane na siedzibie celników w Stutthof. Nie potrafiła zrozumieć skąd ta nienawiść i poczucie wyższości. Znała historię miasta i wiedziała, jakie były jego koleje losu. Tym bardziej nie potrafiła pojąć roszczeń ludzi podobnych jej ojcu. A w tej sytuacji czuła się jak w potrzasku, z którego trudno się wydostać, by nie odnieść ran. A co pan sądzi o sytuacji, w której się znaleźliśmy? Niespodziewanie Anders zwrócił się do gościa. Iwo, po prostu Iwo zaczął wywołany do odpowiedzi. Iwo chciał wrócić do rodziny, ale utknął na stacji bez dokumentów wyjaśniła z przejęciem ana. Teraz jest zbyt niebezpiecznie, by podróżować bez papierów, przyznał senator. Każdy musi je nosić. Pogroził zakrzywionym palcem swojemu potomstwu. Łatwo o pomyłkę i problem gotowy dodał enigmatycznie. Przecież nic nam nie zrobią przekonywała ana. Jesteśmy Niemcami dodała z dumą w głosie. Widziałem policjantów patrolujących ulice i legitymujących wszystkich bez wyjątków. Mnie też sprawdzali stwierdził skończywszy jeść ciasto. Pomogę ci załatwić dokumenty. Jak tylko urzędy na nowo zaczną działać, uruchomię swoje znajomości obiecał i mrugnął porozumiewawczo do Iwa. Mężczyzna skłonił głowę w podziękowaniu, ale Nela widziała jak pobladł. Może chciałbyś się położyć, żeby odpocząć? zaproponowała pośpiesznie. Chętnie, jeśli to dla państwa nie kłopot, odparł, choć wolałby wziąć nogi za pas. Nela nakryjesz w gościnnym? odezwała się ana. Wolałaby, żeby zrobiła to służąca, dzisiaj jednak nie miała wyjścia i musiała o to prosić córkę. Dziewczyna skinęła głową i wstała, ale zanim wyszła pozbierała naczynia ze stołu. Tomas i Iwo pomogli jej i zanieśli talerze do kuchni. Później będzie musiała wrócić i je pozmywać, bo nie miała wątpliwości, że matka nie kiwnie palcem. W milczeniu zaprowadziła Iwa do pokoju gościnnego i wyjęła z ręcznie zdobionej ornamentami szafy śnieżnobiałe poszewki, które wciąż pachniały wiatrem. Wykrochmalony i idealnie wyprasowany materiał z trudem poddawał się drobnym, choć zwinnym palcom dziewczyny. Nigdy wcześniej sama nie zakładała poszwy na pierzynę czy poduszki. Z wdzięcznością przyjęła pomoc mężczyzny. Natychmiast dostrzegła, że robi to z wprawą i bez większych przeszkód. A gdy skończył, równo ułożył cienką letnią pierzynę, a potem chwycił Nele za rękę i pociągnął ją za sobą. I co teraz? Na wszelki wypadek spytał po niemiecku, gdy obdwoje usiedli obok siebie. Nie mam pojęcia. Najważniejsze, że jesteśmy razem, westchnęła i wtuliła się w jego ramiona. Myślałam, że oszaleję, gdy cię nie znalazłam w Sztutchow. Nie wiedziałam, gdzie pójść i co zrobić, żeby cię odnaleźć. Nie zostawiłeś żadnej wiadomości? Sądziłem, że znajdę cię w domu i wtedy razem wyjedziemy jego głos zawisł w powietrzu. Chciałbym, żebyś została moją żoną szepnął jej do ucha i szorstkim od dwudniowego zarostu policzkiem musnął małżowinę. Niemal natychmiast dreszcz przeszył jej ciało i poczuła rozlewające się w dołku ciepło. Jeszcze mocniej przywarła do ukochanego, czuła bijące od niego ciepło. Jego dłonie prześlizgiwały się po jej plecach, jedna z nich powędrowała w górę jedwabnej bluzki. Iwo zaczął delikatnie masować jej głowę. Czuły dotyk przyniósł jej niewypowiedzianą ulgę. Nie miała pojęcia, jak bardzo była spięta i zmęczona. Przymknęła oczy i odchyliła głowę, poddając się pieszczocie. Pomyślała, że nigdy wcześniej nie czuła tak silnych emocji związanych z dotykiem męskich dłoni. Wilhelm nieraz ją obłapiał i obściskiwał. Śmiała się wtedy, starając się uwolnić z jego objęć. Nie czuła ekscytacji, a jedynie zawstydzenie. Sądziła, że tak to powinno wyglądać. Teraz pragnęłaby te pieszczoty trwały wiecznie. Wtem poczuła na swoim policzku oddech. Uchyliła powieki i dostrzegła nachylającego się nad nią Iwa. Łaknęła jego ust. Przymknęła więc powieki, czekając na chwilę rozkoszy. W tym samym momencie odczuła muśnięcie warg. Choć ledwie wyczuwalne sprawiło jej niebywałą przyjemność. Drgnęła, pragnęła o wiele więcej. Wtedy ciepłe usta przywarły do jej bark. Nela miała wrażenie, że Iwo doskonale rozumie jej potrzebę bliskości. W jego obecności nie czuła lęku przed tym, że sytuacja może wymknąć się spod kontroli. Ufała mu. Nagle do jej świadomości dotarły odgłosy dochodzące z korytarza. Poderwała się na równe nogi i odskoczyła od łóżka. Nikt nie powinien zastać ich w dwuznacznej sytuacji. Patrząc na osłupiałego Iwa, pośpiesznie wycierała usta, chcąc się pozbyć oznak niedawnej rozkoszy. Sekundę później drzwi uchyliły się i obydwoje ujrzeli postawną postać. Zapomniałem zapytać cię o datę urodzenia. Wyjaśnił gospodarz domu, nie przestępując progu pokoju gościnnego. Bez tego ani rusz w urzędzie. Najlepiej będzie jak iwo wszystko zapisze na kartce i wtedy tatko niczego nie zapomni, stwierdziła przytomnie Nela, tym samym dając chłopakowi czas na to, by sklecił wiarygodne kłamstwo. Zaraz przyniosę papier i coś do pisania. Racja, tylko pośpiesz się, bo w salonie czeka na ciebie Wilhelm. Biedaczyna jest załamany poinformował i z żałością pokręcił głową. Musimy coś postanowić w związku z waszym ślubem. Nela przygryzła drżącą wargę. To nie był najlepszy moment na wyjaśnienia, ale wiedziała, że bez nich się nie obejdzie. Wyszła z pokoju i pośpieszyła na górę. Nie zamierzała się pokazywać Wilemu. W ogóle chciałaby zapomnieć o nim i o złożonej mu obietnicy. Na palcach pokonała schody i wyszła do pokoju, cicho zamykając drzwi. Doskonale wiedziała, gdzie ma papier listowy i ołówki, ale musiała znaleźć dogodną chwilę na wyjście z sypialni. Tymczasem mężczyźni zostali sami. Iwo wolałby, żeby ojciec Neli już poszedł, ale ten uparcie sterczał w progu pokoju, jakby bał się, że chłopak może się cichcem wymknąć z ich domu. Widzę, że już masz pościelone, zmienił temat, spoglądając na łóżko. Służba dzisiaj nie przyszła do pracy. Pewnie niebawem pojawią się z przeprosinami i będą wymuszać płaczem, żeby ich przyjąć, zaśmiał się, jakby powiedział przedni żart. Ach, te polskie korzenie. Urwanie głowy z tymi ludźmi, wzruszył ramionami. Coś Nelcia długo szuka tych przyborów, zauważył, wyglądając na korytarz. Nie będę ci przeszkadzał w odpoczynku, ale ją, by przyniosła te dane do salonu. Nie będę cię jutro budzić przed wyjściem, a chcę ci jak najszybciej pomóc. Iwo odruchowo podszedł do gospodarza domu i uścisnął jego dłoń. Nie sprawiło mu to przyjemności, ale obowiązek i dobre wychowanie nakazało mu tak postąpić. Gdy został sam, zamknął drzwi i ciężko opadł na łóżko. Gdy Nela już wzięła potrzebne rzeczy, niczym mysz prześlizgnęła się przez korytarz. Później poczęła się skradać po schodach. Zatrzymała się kilka kroków od salonu, doskonale więc słyszała rozmowę matki z Wilhelmem, rozpaczającym nad tym, że spotkał ich taki pech i najpewniej ich ślub będzie musiał być odłożony na lepszy czas. Nela uśmiechnęła się pod nosem, wyobrażając sobie, że ten lepszy czas nigdy nie nastąpi. Drgnęła, słysząc kroki ojca. Umknęła więc do jadalni i schowała się za drzwiami. Gdy głos ojca dobiegł z salonu, przemknęła korytarzem i dopadła do drzwi pokoju gościnnego. Miałam nadzieję, że sobie pójdzie, wyjawiła szeptem i starannie zamknęła drzwi. Zawołałam Tomasa, może razem coś wymyślimy. To wszystko zaczyna się sypać, zaczął Iwo, podchodząc do niej. Nie mogę tu dłużej zostać. Nawet jeśli wystawienie dokumentów potrwa dzień czy dwa, to i tak wyda się, że nie jestem tym, za kogo się podaje, dodał i schował twarz w dłoniach. A teraz jeszcze twój były narzeczony. Co on tutaj robi? O jakim ślubie mówi twój ojciec? Nie rozumiem tego wszystkiego. Nela zbliżyła się i ujęła jego dłoń. Nie sądziła, że tak szybko zostaną zmuszeni do podjęcia działania. W sumie nie miała pojęcia, co teraz powinni zrobić. Doskonale wiedziała, że pozostanie w domu Wittów nie wchodzi w grę. Ojciec nie da się długo wodzić za nos i pozostawała jeszcze kwestia niedoszłego ślubu. Na razie wszyscy przyjęli zapewnik, że uroczystość wcześniej czy później się odbędzie. A czy ona znajdzie w sobie siłę, by wyprowadzić wszystkich z błędu? Była jak w potrzasku. Choć po raz pierwszy od kilku dni, kiedy Wilhelm ją zaszantażował, czuła, że nie jest pozostawiona sama sobie. Obecność Iwa dodawała jej odwagi i utwierdzała w przekonaniu, że jej dotychczasowe życie uczuciowe nie było tym, czego pragnęła. To z Iwem miała o czym rozmawiać, lubiła słuchać, gdy opowiadał o swojej rodzinie. Nie czuła się jego ozdobą potrzebną do tego, by mógł zaistnieć w towarzystwie. Miała świadomość, że w przypadku Iwa jej pochodzenie jest przekleństwem, a związek w obecnej sytuacji graniczy z obłędem. Dla mnie liczysz się tylko ty, nie ma nikogo ważniejszego. Wilhelm nie potrafi pogodzić się z moją decyzją, dlatego wymyślił to świństwo. Spuściła wzrok, a jej twarz stężała. Sądziłam, że gdy mu wyjaśnię, że go nie kocham, to pozwoli mi odejść, ale się myliłam. Teraz wiem, że jemu wcale nie chodziło o mnie, dodała i na moment przygryzła wargi. Wcale mnie nie kocha, tylko zależy mu na koneksjach mojego ojca. Kariera i polityka są na pierwszym miejscu. Ja i moje uczucia nigdy nie miały znaczenia. Powinnam się tego była domyślić, gdy chciał mnie. Zamilkła czując cisnące się do oczu łzy. Czy on coś ci zrobił? Szepnął Iwo delikatnie dotykając jej ramienia. Neluś chciał wybełkotała drżącymi ustami. Na szczęście nie zdołał. Iwo doskoczył do niej i z całych sił ją objął. Potem pocałował ją w czoło i na moment odsunął, by spojrzeć jej w oczy. Kocham cię i już nikt nas nie rozdzieli, obiecał. Znów spuściła wzrok, wiedziała bowiem, że Wilhelm nie odpuści. Zdążyła poznać jego drugie oblicze. Potrafił pokonać wszystkie przeszkody, by osiągnąć cel. Tym celem było wejście do rodziny Witów. A skoro tylko ona mogła mu w tym pomóc, to nie spodziewała się, żeby mejer zmienił plany i odpuścił, choć chwilowo wybuch wojny opóźnił realizację jego zamiarów. Wyjedźmy stąd zaproponowała w chwili, gdy usłyszała czyjeś kroki na korytarzu. Znowu odskoczyła od iwa i z obawą zerknęła na drzwi. Tym razem pojawił się w nich Tomas. Obydwoje odetchnęli przybyły, usiadł na krześle przy niewielkim stoliku ustawionym na środku pokoju, a oni przycupnęli na łóżku. Musisz nam pomóc wyjechać z miasta. Nela nie zamierzała mieć przed bratem tajemnic. Jego wsparcie było dla niej bardzo istotne, musiała komuś zaufać.